Jakaś specjalna dieta? Powiem ci po badaniach. No cóż, dziękuję, Oskarze. Nie ma za co. Antonio... Tak? Nie, nic. Proszę. Od pani Wiktorii postawię na stole. Dziękuję. Ramon? Tak? Mogę cię o coś prosić? Po to tu jestem, proszę pani. Albo nie, lepiej nie. Jak pani sobie życzy. Przygotuj mi sąsiedni pokój, będę tam spał. Tak, proszę pana. I co powiedział doktor? Że jesteś nerwowa i potrzebujesz spokoju. Możliwe, że jesteś w ciąży. Jeśli tak, powinnaś bardzo uważać. Na pewno nie jestem w ciąży. Skąd wiesz? Bo nie chcę mieć teraz dziecka. Nigdy nie wolno odrzucać dziecka. Nie przejmuj się. Zajmę się nim. Co chcesz przez to powiedzieć? Porozmawiamy w odpowiednim momencie. Panie Danielu, idziemy? Dokąd? No jak to dokąd? Do Mechity. Znów będzie się pan wykręcał? Wczoraj obiecał pan, że tak. No tak, ale państwo mają gości. Wszyscy poszli na kolację. Został tylko pan Antonio i pana córka, która źle się poczuła. Jak to? Raquel jest chora? Tak mówili w kuchni. Dlaczego mnie nie zawiadomili? Bo już jest lepiej. Jak tak można? Zostań na kolacji, Oskarze. Chciałbym, ale Umberto czeka. Twój syn przyjechał? Tak. I jak się miewa? Dobrze. Spędził parę dni u matki, jak zwykle źle o mnie mówiąc. Nie powinieneś był się rozwodzić. To ona chciała. Tak, ale z twojej winy. Mogłeś zaprzeczyć. Wiedziałeś, że ja nigdy... Dobry wieczór. Przepraszam panią, ale właśnie dowiedziałem się, że moja córka jest chora. To nic poważnego, lekka niedyspozycja. Mogę do niej iść? Oczywiście. Chwileczkę. Dziękuję. Przepraszam, nie przywitałem się. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ramon, słucham panią. Przyjdź tu, proszę. Tak jest, proszę pani. Jest trochę wyczerpana, ale proszę się nie martwić. Tak, naprawdę nie ma się czym przejmować. Bardzo dziękuję. Zaprowadź pana Samaniego do pokoju pani Raquel. Tak, proszę pani. Przepraszam. Bardzo mi żal tego człowieka. Raquel też. Żal? Tak.
Czują się tak nieswojo, tak daleko od domu. Proszę. Przepraszam. Pani tata chciałby się z panią widzieć. Mój tata? Co się stało? Uspokój się. Powiedz, żeby wszedł. Tak, proszę pana. Może pan wejść. Przepraszam. Powiedziano mi, że jesteś chora. Zmartwiłem się. Nic mi nie jest, tatusiu. Po prostu zemdlałam, ale już w porządku. Dobrze, zostawiam was. Dlaczego nikt mi nie powiedział? To nic poważnego. Antonio tylko od razu wezwał doktora. I co powiedział doktor? Mam zrobić jakieś badania, analizy, ale myślę, że to nerwowe. Dlatego zemdlałaś? Tak. Bo... Nie wiem. Mogę cię o coś poprosić, tato? O wszystko, co tylko zechcesz. Wyrzuć go gdzieś, tylko żeby nikt nie widział. Dlaczego? Dlatego, że... Nie pytaj, proszę, tylko wyrzuć. Co ci jest, kochanie? Nic. A ty jak się czujesz? Widzisz, nie myśl, że robię ci wymówki, ale... Jesteś zajęta mężem, jego gośćmi. Ja czuję się zawstydzony. Przysięgam ci, że przyjechałem tutaj, bo nie wiedziałem, nie domyślałem się, jakie to miejsce. Kiedy okradli Ciucia, nie mogłem się nie zdenerwować. Nie uważasz? Tak, tato. Ale musisz być bardzo ostrożny. Im strasznie zależy na opinii ludzi, oni nie są tacy jak my. Wiem, córeczko. Co za zaszczyt. W moim domu? Gdzie twój mąż? Pewnie bankietuje. Chciałeś z nim porozmawiać? Z obojgiem, ale przede wszystkim z tobą. Usiądź, proszę. I cóż się stało? Dlaczego powiedziałaś Alejandrze te wszystkie głupstwa? Jakie głupstwa? O Raquel. Dlaczego powiedziałaś, że uciekła z Maxem? Bo to prawda. Ja też znam wiele prawd o tobie i twoim mężu, ale nie rozpowiadam ich wszystkim wokoło. Ja nie powiedziałam wszystkim wokoło, tylko Alejandrze, bo mnie zapytała. Nie miała cię o co pytać. Dlaczego nie? Wszyscy już wiedzą, nawet ty, tylko ty jeden udajesz głupka. Nie rozumiem, jak możesz to znosić. Oddaj ich w ręce policji. Kogo? Maxa i tę kobietę. Jeśli Max chciał cię naprawdę zabić, to jestem pewna, że był z nią w zmowie. Kto ci nagadał takich bzdur? To nie bzdury, sama słyszałam, kiedy rozmawiałeś z Oskarem i Wiktorią. Jak śmiesz podsłuchiwać pod drzwiami? Jeśli nikt mi nie chce powiedzieć, sama muszę dowiedzieć się prawdy. Nie musisz się dowiadywać tego, co cię nie dotyczy. Jak to nie dotyczy? Jesteś moim bratem. Źle słyszałaś. Nie, słyszałam doskonale. A ja ci mówię, że źle słyszałaś. Jeżeli się dowiem, że komukolwiek powtarzasz te bzdury, wyrzucę cię z domu.
Eso te dijo? I tak ci powiedziała? Pues sí. Tak. ¿Y tú cómo la ves? Co ty na to? No sé. No nie wiem. Es un asunto muy to delikatna sprawa. Bueno. Słucham? ¿Eres tú, Maura? Czy to ty, Mauro? Sí, sí, ¿qué tak. Pasa? Co się stało? Antonio zagroził, że jeśli komukolwiek powtórzę to, co ci opowiadałam, wyrzuci mnie z domu. Jak to? Chodzi o Maxa i Raquel? Ale dlaczego? Powiedziałaś mu? Tak, przyszedł mnie skrzyczeć, więc powiedziałam, że pójdę na policję, a on zagroził, że mnie wyrzuci. Ale przyznał się w ten sposób. Nie. Powiedział, że się pomyliłam, przesłyszałam. Dlatego błagam cię, nie powtarzaj tego nikomu. A szczególnie uważaj przy Antonio. No nie, nie przejmuj się. Oczywiście, że nikomu nie powiem, przecież nie jestem głupia. Uspokój się, nic się nie stanie. Tak, tak, porozmawiamy jutro. Do zobaczenia. Ciao. Co za idiotka. Wygarnęła Antoniowi, że podejrzewa Maxa i Raquel. A on oczywiście zagroził, że wyrzuci ją z domu, jeśli komuś o tym powie. I na pewno wszystkiemu zaprzeczył. Tak. A co ty o tym myślisz? Max naprawdę chciał zabić Antonia? Wszystko się zgadza. Ta historia jest logiczna. La historia tiene lógica. Myślisz, że Max byłby do tego zdolny? A czemu nie? Majątek rodziny Lombardo jest ogromny. Po śmierci Antonia ożeniłby się z młodą wdową i żyliby długo i szczęśliwie. I myślisz, że Antonio o tym wie? Oczywiście. Czy Camila nie słyszała, jak mówił doktorowi Plasencji, że nie będzie mieszkał pod jednym dachem z mordercą? Zresztą, bezpośrednio po wypadku i utracie pamięci, podejrzewał, że Raquel jest oszustką i na pewno to sprawdzał. Jestem w stanie zrozumieć, że nie wydał ich policji, bo bał się skandalu. Zwłaszcza, że chodziło o jego brata. Nie wiem tylko, dlaczego nie wyrzuci ich z domu, szczególnie jej. Powodów może być wiele. Może zakochał się w tej dziewczynie. Może ona spodziewa się dziecka, albo nie jest zupełnie pewien. A może ktoś go szantażuje, grozi? Jakie brudne sprawki. Właśnie. Tak, to nie da się porównać z głupstwami, które robimy. Poza tym, jeśli Raquel popełniła przestępstwo, nie możemy przecież pozwolić, żeby panoszyła się w tym domu, nie sądzisz? Całkowicie się z tobą zgadzam. Ale nie musisz jechać do Guadalajary. Wyślę jednego z moich ludzi. Rodrigo, dlaczego mi pomagasz? Bo mnie o to poprosiłaś i chyba jesteśmy przyjaciółmi. I nic poza tym? Jakiż inny mógłby mieć powód? Racja. Nie, kochanie, nie przeszkadza mi. Im rzadziej bywam w tym domu, tym dla mnie lepiej. Ja widzę, że wszyscy są ci nieprzychylni i to mnie męczy, dobija. Najważniejsze, żebyś ty była szczęśliwa. Nie wiem. Może gdybyś wrócił z Martą do Guadalajary, byłoby wam lepiej. Ty o tym decydujesz. Nie chciałabym tego, ale z drugiej strony... Tak martwię się Martą. Przyniesiono twoje lekarstwa. To ja już pójdę. Proszę się mną nie przejmować. Śpię w pokoju obok. Tak czy inaczej miałem iść. Dobranoc, córeczko. Dobranoc.
Przepraszam pana. Dobranoc. Dobranoc. Ty mogę to mać. Muszę wziąć dwa? Dzień dobry. Owszem, dwa. Powiedziałem ci, że nie chcę mieć dziecka nie dlatego, że nie lubię dzieci, ani dlatego, że... Więc dlaczego? W naszej sytuacji nie powinniśmy mieć dzieci. A jaka jest ta nasza sytuacja? Nie ufasz mi. Oczywiście, że nie ufam. Bo coś się stało, a ty nie chcesz powiedzieć. To było coś bardzo poważnego. W związku z tym facetem z Guadalajary. Nie. Mam do ciebie zaufanie i byłem bardzo tolerancyjny, więc lepiej, żebyś powiedziała sama, zanim się nie dowiem. Ostrzegam, nie dam ci drugiej szansy. Dobrze, więc wyrzuć mnie, jeśli chcesz. Nie czuje pani Raquel? Nie. Dobrze, na szczęście to nie było nic poważnego. A więc idziemy do Mechity? Nie, nie. Może kiedy indziej. Panie Danielu, niech pan nie będzie zły. No chodźmy. Dziś jestem wykończony. Może jutro. Obiecuję. Pójdziemy jutro. Dobrze, ale... Ciucio, może zrobić coś dla mnie? Tak, co takiego? Nie, lepiej nie. Jutro się zobaczymy. Dobrze, niech pan odpoczywa. Wezmę parę na drogę. Co się stało? Szukam czegoś. Nic, śpij spokojnie. Tam nie było żadnego klucza. Sam włożyłem go do kasetki. Nic nie znalazłem. Kiedy go widziałeś? Rano, zaraz po tym, jak Regina sprzątała. Zawołaj ją. Tak, proszę pana. A co, zgubił pan klucz? Tak, taki hotelowy. A, taki z numerkiem. Widziałeś go? Tak, to znaczy, może to ten, który ma pan Daniel. Przed chwilą mi go pokazywał.